Szanowni Państwo, minęła godzina 15.30. Otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej w Dzierżgowie. Stwierdzam, bardzo proszę wszystkich radnych o zalogowanie się do systemu. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14, w związku z tym nasze obrady są prawomocne. Każdy z Państwa ma przed sobą porządek obrad, z którym zapewne się zapozna. Ja chciałbym poprosić Państwa o to, aby, czy Państwo wyrazicie zgodę, aby w punkcie 4 po przedstawieniu informacji z działalności burmistrza Dzierżgonia mogli zabrać głos przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzierżgonia. O, nie będziemy chyba wprowadzać dodatkowego punktu do porządku obrad z racji tego, że będzie to właśnie rodzaj informacji. W związku z tym taka prośba, czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, zatem stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miejskiej w Dzierżgonu z dnia 29 listopada 2018 roku. W biurze Rady dostępny jest protokół w formie elektronicznej generowany przez program. Również zapis audio. Kto z Państwa ma jakieś uwagi do protokołu z trzeciej sesji Rady Miejskiej? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że protokoł z trzeciej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 roku został przyjęty. Punkt 4. Przedstawienie informacji z działalności burmistrza Dzierżgonia w okresie między sesjami. Bardzo proszę, pani burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni. Przedstawiam Państwu informację międzysesyjną z okresu między 30 listopada a 21 grudnia. Zakończone zostały następujące zadania. Ukończony został projekt pod nazwą PSZOK, Minięta, to drugi etap, w ramach którego zostały zakupione wyposażenia. Realizacja projektu była zaplanowana na 12 grudnia i została zrealizowana. W ramach projektu zakupiono ciągnik rolniczy, pracę regulującą ciągnik siodłowy oraz hakownicę. Również zakończono kolejny projekt, który był realizowany na ulicy Żeromskiego w Dzierżgoniu w ramach tak zwanych otwartych stref aktywności i ten projekt został zaplanowany i że będzie zakończony do 30 listopada z aneksem. Złożono również wniosek o refundację tych kosztów. Strefa została całkowicie, zakończona. Myślę, że bardzo mieszkańcy powinni być również z realizacji tego projektu, takiego podnoszącego aktywność, zadowoleni. Kolejny projekt dotyczył rewaloryzacji zieleni zabytkowej, cmentarzy w Dzierżgoniu. Tutaj gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ten projekt również został zakończony. Kolejny projekt związany z zakupem i montażem dekoracji świątecznych na terenie miasta i gminy Dzierżgoń. Tutaj wszyscy mieszkańcy mogli się przekonać o końcowym efekcie. Kolejna realizacja zadań jest zakończona, związana z remontem przepustów w Bongardzie. To Bongard 2 to jest stacja pomp oraz remont przepustów w miejscowości Minięta. Zostały również uzupełnione tablice z nazwami ulic. Również została zakończona naprawa serwisowa 16 lamp hybrydowych, te, które zostały wytypowane jako w pierwszej kolejności do napraw. Kolejne naprawy cyklicznie będą się odbywały w 2019 roku. Trwa również realizacja zadań, która jest związana z projektami związanymi z wdrożeniem e-usługi w Urzędzie Miejskim oraz projekt szkoleniowy dotyczący zakresu kompetencji cyfrowych.
Następnie chciałam Państwa również poinformować, że zostały zakończone dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych, działy zbudowane. Jedna z tych działek to ulica Pogodna, druga Judyty. Zostały one sprzedane w kwotach około 1,60 270, na Judytach za 64 083 zł. Również wyłoniono wykonawców na realizację zadań, które są związane z wykonaniem zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Dzierzgoń na rok 2019. I za te zadanie w gminie będzie, jeżeli chodzi o miasto Dzierzgoń, będzie odpowiedzialny ZGKM, nasza firma, a teren gminy jest podzielony na dwóch wykonawców, na panią Dorotę Szymańską z Żuławki Szkuńskiej. Ta firma, znaczy ta osoba będzie obsługiwała drogę Jasna, Żuławka i Komorowo oraz drugą firmą, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy. Jest to firma transportowa Daria pana Krzysztofa Czałkińskiego. Pozostałe drogi gminne, te, które, oprócz tych, które wymieniłam. Również przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z remizą strażacką w miejscowości Jasna, łącznie z pozwoleniem na budowę. Te zadanie realizować dla naszej gminy będzie pracownia architektoniczna pani Katarzyny Pilarek z Olsztyna. Również została złożona i zaplanowana, zostały złożone i wnioski do realizacji, w ramach których będzie nasza gmina pozyskiwała środki. I tutaj dwa projekty, które są związane z ochroną środowiska i one były złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeden dotyczy rewitalizacji starożytnych. Tak jak Państwo doskonale się orientujecie, na terenie naszego parku jest wiele pięknych, ale też i usychających drzew i trzeba wykonać cięcia generacyjne. Złożyliśmy na ten projekt wniosek. I kolejny projekt dotyczy edukacji ekologicznej, ale w zakresie gospodarki odpadowej. Tutaj też również to do Wojewódzkiego Funduszu. Kolejny projekt to też związany jest z realizacją już wstępnie zapowiedzianych działań dotyczących utworzenia na naszym terenie Dzierzgonia w pomieszczeniach tęczowego przedszkola żłobka. Projekt został również złożony do Urzędu Wojewódzkiego. O trzech projektach już Państwa prędzej informowałam. To są projekty, które zostały złożone przez Dzierżoński Ośrodek Kultury i dotyczą przede wszystkim takich działań związanych z aktywizacją naszych opiekunów, tych świetlic, ale również i z wydarzeniami kulturalnymi. Zostały również złożone, jak mam napisane dwa, ale ja wiem, że trzy projekty, dotyczące seniorów. Jeden z projektów mówi o utrzymaniu klubu seniora i rozszerzeniu jego oferty na rok 2019. Również został przygotowany projekt na utworzenie dziennego pobytu domu Seniora Plus. I pierwszy projekt, który w ramach takiego partnerstwa został przygotowany i wypracowany, to panie, które pracują w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym wspólnie z NOPS-em i Urzędem Miejskim w Dzierzgoniu oraz Stowarzyszeniem Seniorów Dzierzgońskich złożony został projekt do ASOSA, do Ministerstwa Pracy i tam będzie on również realizował takie zajęcia edukacyjne, kulturalne właśnie dla Stowarzyszenia Seniorów Dzierzgońskich. Mam nadzieję, że ten projekt też uzyska pozytywną ocenę. Też są przygotowywane dwa projekty związane z monitoringiem miejskim w naszej gminie. Będą jeszcze w tym roku zakończone i złożone. Dotyczą one przede wszystkim podniesienia bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Dotyczą one ścisłego centrum miasta Dzierzgonia. Doskonale Państwo wiecie, często to zgłaszaliście, jaki jest wandalizm, jakie są zniszczenia i chcielibyśmy
zacząć to w sposób taki mocno zorganizowany, właściwie tak, powinniśmy sobie kontrolować, bo inaczej zaczyna być to mocno czy na przykład niebezpieczne w porach nocnych, jeżeli chodzi o dzieci. Kolejną rzeczą, o której chciałam Państwa poinformować, to jest też cały szereg spotkań, które realizowałam w tym okresie międzysesyjnym. Na uwagę, uważam, że Państwo też powinniście wiedzieć, zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy. Tam byłam przewodniczącą tej rady. Kadencja trwała 4 lata. Z sukcesu to możemy powiedzieć, że jak rozpoczynaliśmy tą kadencję, to było 24% bezrobocie w naszym powiecie. Dzisiaj jest 10%. Nie znaczy to, że ta rada tak pracowała, ale jednak pracowało na ten sukces wiele osób. I tutaj też trzeba podziękować. To naprawdę duży wysiłek Powiatowego Urzędu Pracy, ale naszych przedsiębiorców. I takie wspólne, partnerskie działania spowodowały, że na ten moment tych osób, które poszukują pracy, na terenie powiatu jest około 10%. Również spotkałam się z zarządem Joannitów. Członkowie tego zarządu byli w Dzielnicy. Głównie wizyta miała charakter poznania się, ale również i określenia takich nowych kierunków współpracy. I tutaj dużo uwagi poświęciliśmy takiej nauki wolontariatu, dobrych praktyk, jak oni z sukcesem realizują ten zarząd Joannitów, a my powinniśmy się jeszcze takich dobrych rzeczy od nich nauczyć. I tutaj ta współpraca w tym zakresie myślę, że będzie w 2019 roku przebiegała. Również to trzeba podziękować, przyjechali do nas z paczkami dla 80 osób, które zostały przekazane na szczególowieczne. Również w ramach podniesienia bezpieczeństwa w naszej gminie spotkałam się z zarządem OSP Dzierzgonia, Jasnej, Żuławki, Nowin, Tywoc i Żuławka, Dzierzgoń Jasna, Tywęsy. I tutaj generalnie omówiliśmy budżet, który będzie realizowany w 2019 roku, zakres współpracy, ale również spotkałam się z komendantem powiatowej Straży Pożarnej i tutaj z panem komendantem też te kwestie dotyczące naszej współpracy, zakresu funkcjonowania OSP zostały omówione. Jeżeli chodzi również o kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa, spotkałam się również z zarządem spółki Szpitale Polskie. Przyjechał zarząd z Katowic odnośnie współpracy specjalistycznej, ale również i funkcjonowania naszego zespołu ratunkowego. To było tego typu spotkanie, które podnoszą w dużym stopniu, myślę, bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Również uczestniczyłam w otwarciu Seniora Plus klubu, który został otwarty przez Marku, przez naszych sąsiadów. Myślę, że to też jest kolejny taki element współpracy tych mieszkańców starszych, który odbywa się zarówno u nas, jak i na terenie Starego Dzierzgonia. Miałam również spotkanie z firmą Inwal. Jest to firma dla tych Państwa, którzy nie byliście radnymi. To jest firma, która planuje realizację inwestycji związanej z fermą wiatrową w 2019 roku. Określiliśmy sobie wstępny harmonogram pracy i zakresy umów, które będziemy musieli wynegocjować, bo na przykład niektóre już terminy upłynęły i są też i nowe warunki, które powinniśmy w tych aneksach i nowych umowach pozawierać. Również spotkałam się z osobami, które zajmują się budową mieszkań komunalnych, realizują takie zadania w innych gminach. Tutaj było takie spotkanie typowo praktyczne, które miało w dużym stopniu przygotować nasze działania, które będą związane z budową takich mieszkań.
No i na koniec zostawiłam rzecz taką chyba najbardziej przyjemną. To 6 grudnia nastąpiło rozświetlenie w naszym wierzchołku choinki, ale i również wszyscy mogliśmy zobaczyć rozświetlenie tych ozdób choinkowych, które zostały zamontowane na słupach. Ale to też był taki okres od tego 6 grudnia, kiedy ja rozpoczęłam szereg spotkań z naszymi mieszkańcami, które odbywały się w Dzierzgonu, odbywały się w gminie Dzierzgon. I chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować za takie inicjatywy, gdzie wiele stowarzyszeń, wiele rad sołeckich przygotowało takie świąteczne spotkania dla swoich mieszkańców. I z tego miejsca szczególnie chciałabym podziękować właśnie Stowarzyszeniu Seniorów Dzierzgońskich, Stowarzyszeniu Diabetyków, paniom, które są zrzeszone i świetnie funkcjonują przy Seniorze Plus, który znajduje się przy Domu Kultury, ale również rodzicom dyrekcji szkoły podstawowej w Gruchu w Bągarzie. Tam, proszę Państwa, też były prześliczne jasełka, gdzie rzeczywiście wszyscy razem tą atmosferą świąteczną mogliśmy się cieszyć, ale to też było pokazane, taka wspólna praca i takie wielkie, wielkie zaangażowanie tej społeczności naszej lokalnej. Podobne spotkania również odbyły się w Nowinach, również w Policach i w Ankamatach. Tam rady sołeckie, stowarzyszenia, spotkania takie przygotowały. Także ja z tego miejsca chciałabym tym wszystkim osobom, które no, wzięły na siebie ten ciężar przygotowań, spotkań, gdzie rzeczywiście następuje takie no, świąteczne, bliskie spotkanie wszystkich pokoleń, bo to są dzieci, dorośli i seniorzy. Także za ten czas, w którym mogłam w tych spotkaniach uczestniczyć, chciałam Państwu serdecznie podziękować. No tak, jeszcze tutaj mi podpowiada Wojtek, dziękuję za podpowiedź. Akurat na te spotkanie, ja byłam w tym czasie w Warszawie, uczestniczył zastępca Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. Też takie spotkanie się odbyło, też zawsze gromadzi dużą rzeszę ich członków, bo tak naprawdę przeszło 70 osób. 140. Teraz 140, a na spotkaniu 70 osób chyba było. Także to ja z tego miejsca chciałam przedstawić. Jeżeli są jakieś, będziecie Państwo mieć pytania, to bardzo proszę. Myślę, że to z tych najważniejszych. Nie wszystko, bo też wiem, że sesja ma porządek bardzo obszerny, więc ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa miałby jakieś pytania do Pani Burmistrz? Proszę bardzo. Ja muszę. Pani Burmistrz, chciałem się zapytać o tych ram. Tak. Kto, może tak, kto wyznaczał, które lampy mają być robione pierwsze, nie? Czy w pierwszym rzucie? Tak, bo tylko 16 lamp było robionych, bo chodzi mi o to, że następne jakby były robione, to byłyby sołtysi. Bo coś takiego na naszym przykładzie. U nas dwie lampy zostały świetnie zrobione, tylko że powiem tak, mogły być te pierwsze, które prowadzą do świetlicy, bo tam jest ciemno, te akurat nie świeciły, nie? Też te lampy, nie? I, tak, tam jest ciemno. I bardzo bym prosił, żeby po prostu sołtysi i ewentualnie przewodniczący siebie. Lampy były typowane w pierwszej kolejności takie, które są przy drodze bezpośrednio, gdzie jest dojazd nie skomplikowany, nieutrudniony dla samochodu ze zwyżką. I w pierwszej kolejności były typowane lampy, które zgłaszamy, stan awarii był już od ubiegłego roku. Okazało się, że nie wszystkie, które były wytypowane, nadają się do wymiany akumulatorów, bo akumulatory w części ich lamp są jednak sprawne, tylko po prostu szlakują inne elementy. Między innymi lampa przy świetlicy nie została naprawiona, dlatego że tam uszkodzone są inne elementy niż akumulatory. Na skutek prawdopodobnie wyładowania atmosferycznego uległy zniszczeniu jakieś elementy sterujące. Przy tych dwóch lampach, tak? Przy jednej, przy świetlicy. Na tym dwie świetlicy. Była zgłaszana jedna, dlatego tylko jedna była brana pod uwagę, a w zamian za to, skoro tamta nie mogła być na pewno, mają na uwagę te, które są przy drodze dojazdowej. Na przyszłość oczywiście będziemy sukcesywnie starali się w pierwszej kolejności te wszystkie niesprawne lampy wskazywać, które są w lokalizacjach pogodnych do obsługi serwisowej, a potem jak przyjdzie
bardziej sprzyjająca pora roku. Także można będzie wjechać w każde miejsce i zobaczyć. Czyli teraz pana wiedzmy rozumiem w następnym filmie, że też to nie jest, że są akumulatory. To ja też może i dopowiem, że były pierwsze 16 lat, które mogliśmy zrealizować w tym krótkim okresie 2018 roku. Kolejne naprawy lamp będą się odbywały, konserwacje będą realizowane, ale to już w 2019 roku i postaramy się, żeby część z tych lamp tam, gdzie są sprzyjające warunki dojazdowe do ciężkiego sprzętu, one będą po prostu w pierwszej kolejności. Tam, gdzie rzeczywiście jest trudniejszy dojazd, wymaga tego takie podłoże. Będziemy to realizować również pod 19, tylko że trochę później będą te warunki gruntowe. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja chciałbym dopytać pani burmistrz w kwestii firmy Inwal. Ponieważ no wiadomo, jest taka słaba, powiedzmy, kiepska przychylność rządów co do ferm wiatrowych. Czyli krótko mówiąc, będzie jednak budowa, tak? Tak, przedstawiciele, prezes firmy Inwal był na spotkaniu, zapewnili, że inwestycja rusza, najprawdopodobniej od marca i będzie polegała na przygotowaniu najpierw dróg, dopiero kolejnym etapem będzie montaż samych. Czyli generalnie to na pewno rusza. Firma jest zobligowana dużymi pieniędzmi, bo musiała stanąć do takiego przetargu związanego z energią, zapłaciła za to 6 milionów złotych. W związku z tym na pewno to nie jest inwestycja, która będzie mocno rozłożona. Są zobligowani do tego, żeby w marcu rozpocząć pracę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa miał jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że informacje z działalności publicznej zebrania też między sesjami została przyjęta. Punkt 5. A przepraszam bardzo, teraz właśnie czas na naszych młodych przedstawicieli Rady Młodzieżowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zgodnie z naszym zwyczajem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w bieżącym roku składamy za pośrednictwem Państwa, dorosłych samorządowców, najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla mieszkańców gminy Cieszków. Niechaj ten nowy 2019 rok będzie czasem spełnienia marzeń nie tylko osobistych, ale i tych, które są planami naszej małej ojczyzny. Życzymy wszystkim pomyślności, zdrowia i poczucia wspólnoty. Dla nas, młodych mieszkańców Cieszgonia, to także ważny rok, ponieważ reforma oświaty wkroczy do szkół średnich. Życzymy zatem naszym kolegom i koleżankom z klas trzecich gimnazjum i ósmych szkół podstawowych, by znaleźli miejsca w wymarzonych i zaplanowanych klasach w nowym roku szkolnym. Z wyrazami szacunku, Młodzieżowa Rada Miejska. To życzę, żeby ta reforma w ogóle, żebyście jej nie odczuli, żeby ona przebiegała, ale po prostu... My nie odczujemy już. Ale wasi koledzy. Tak. Dziękuję bardzo. Chcę pani burmistrz złożyć upominek z naszej ostatniej akcji z wąsku marszałka, która odbywa się co roku. Dziękuję bardzo, była cudna akcja. Wszystkiego dobrego. Zapytanie. Przypominam, zgodnie z artykułem 24 ustawy o samorządzie gminnym na piśmie, czy ktoś z radnych chciałby złożyć? Nie widzę. Zatem przystępujemy do punktu 6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w Cieszgonu w roku szkolnym 2017-2018. Ja tylko nadmienię, że całość takiej informacji była omawiana na komisji. Natomiast z tego co wiem, z informacji przewodniczącej Komisji Oświaty w miesiącu, czy odbędzie się jeszcze jedna komisja, na której zostanie dogłębnie poddany analizie cały proces. W związku z tym teraz poproszę dyrektorów placówek o takie krótkie przedstawienie informacji.
Może zaczniemy od pani dyrektor, bo szanowni Państwo, w materiałach, które otrzymaliście, znalazło się 28-stronicowe sprawozdanie. Jest długie. Chciałabym tylko może pokrótce przedstawić, w jakiej sytuacji szkoła była w ubiegłym roku. Rozpoczęliśmy wdrażanie reformy i zmianę sieci szkół, która zakładała, że w szkole w Dzierżgoniu powstaje jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach. W tamtym roku szkolnym w budynku przy ulicy Krzywej znajdowały się oddziały od klas pierwszych po szóste, w budynku przy ulicy Zawadzkiego klasy siódme, drugie gimnazjum i trzecie gimnazjum. Oczywiście w tym roku dalej realizujemy ten plan, dokąd obowiązuje Państwa wcześniejszej Rady decyzja. W informacji, którą Państwu przedstawiłam, zawarłam nie tylko dane statystyczne, które uważam są istotne i tutaj na pewno szczegółowo ci, którzy się zdążyli wczytać, można zajrzeć, że szkoła pracuje bardzo intensywnie, bardzo dużo różnych osiągnięć. Mamy bardzo wysokie osiągnięcie, jeżeli chodzi o chemię i tutaj chciałabym to od razu podkreślić. W poprzedniej kadencji nauczycielka naszej szkoły, pani Agnieszka Piotrowska, otrzymała nagrodę burmistrza Dzierżgonia za swoje wysokie osiągnięcia. Również w tym roku mamy pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach chemicznych i to jest nasza naprawdę dobra marka. Można powiedzieć, że mamy najlepszych uczniów z chemii w naszym kraju. To na pewno zasługuje na podkreślenie. Braliśmy udział w wielu konkursach, o których już czytaliście Państwo, ale też chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, że braliśmy udział prawie we wszystkich zawodach sportowych, jakie odbywały się na terenie powiatu, również w województwie. Zajęliśmy wysoką lokatę w ogóle w województwie, jeżeli chodzi o sporty w tej młodzieżowej kategorii. Poza tym pozwoliłam sobie Państwu zamieścić wyniki egzaminu gimnazjalnego i dane, które do tej pory nie były upubliczniane, na pewno nie były załączone do tych informacji, a więc wykaz z EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej, która pokazuje, w jakim punkcie znajduje się Dzierżgońskie Gimnazjum dziś. No i jest dla nas wskaźnikiem do tego, co zrobić, żeby ośmioklasowa szkoła podstawowa w Dzierżgoniu pracowała jeszcze lepiej. Nie wiem, to jest tak duże sprawozdanie, że wydaje mi się, że Państwo na pewno je czytali. Tak. Ale jeżeli są pytania, to może ja po prostu odpowiem na pytania do tego sprawozdania. Dziękuję bardzo, dyrektor. Poproszę pan dyrektor Szkoły Podstawowej w Bruku. Okrócie szkoły. Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa w Bruku liczy obecnie 7 oddziałów. Nie mamy klasy trzeciej. Obecnie liczymy, szkoła liczy 65 uczniów. Wiem, że to ciągle za mało. Robimy co możemy. Również bierzemy udział w konkursach. Osiągamy wysokie noty. Bierzemy udział w zawodach sportowych. Podobnie jak tutaj nasi koledzy, koleżanki ze szkoły podstawowej w Dzierżgoniu. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nie wiem, jeśli są pytania, mogę odpowiedzieć. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pani dyrektor, dziękuję. Proszę bardzo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogacie, pan. Szkoła podstawowa w Bogacie obecnie do tej szkoły uczęszcza 114 uczniów, z tego 20 prawie do oddziału przedszkolnego. Pełno zatrudnionych 14 nauczycieli. Podobnie jak i w innych szkołach, też bierzemy udział w różnorakich zawodach sportowych, konkursach. Najważniejsze osiągnięcia to jako biegi w naszej szkole tenis stołowy, w ubiegłym roku półfinał wojewódzki tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Liczę nagrody zwłaszcza w konkursach plastycznych. W ubiegłym roku również sprawdzian szóstoklasisty klasisty zachorane. Wyniki z polskiego, z matematyki były w granicach średniej wojewódzkiej i krajowej. Jeśli są jakieś Państwa, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to nie mam problemu. Dziękuję. I jest, bardzo proszę.
jak zawsze. Ja mam pytanie tak ogólne do wszystkich dyrektorów szkół. Czy budżet, który jest przedstawiony w tym roku, wystarczy na spokojne działanie do końca roku? Czy nie będzie trzeba potem sztukować go, jak przyjdzie październik, listopad? Czy te pieniądze, które są przeznaczone na działalność szkół podstawowych, one wystarczą? Dziękuję bardzo. Krótka informacja. Proszę Państwa, sytuacja w samym mieście, w Czyżgoniu i w szkole podstawowej jest trudna do przewidzenia, dlatego że Państwo na pewno o tym wiecie, to jest sytuacja w całej Polsce taka sama. W tym roku szkołę ukończy 176 uczniów, na ich miejsce przychodzi 20, w tej chwili 3 osoby, które są w klasach przyszłych czwartych. Więc planowanie, oczywiście pieniądze, bardzo dziękuję, bardzo dobrze, to jest zaplanowany budżet. Ja myślę, że gdyby nie było reformy, moglibyśmy powiedzieć, że z pewnością tak. To będzie na pewno też przedmiotem jeszcze rozmowy, bardzo liczę na to spotkanie nasze styczniowe. Ale jeżeli chodzi o szkoły w Bruku, w Bągarcie, tam sytuacja jest stała. U nas wielkim wyzwaniem będzie również to, co z kadrą pedagogiczną, która jest obszerna. Ale myślę, że to... I warto o tym mówić, żebyśmy wiedzieli, że jest to sytuacja związana, sytuacja w Polsce jest wszędzie taka sama, więc to będzie wyzwanie. Dlatego uważam, że pieniądze będziemy liczyć po sytuacji, którą zaplanujemy. Dziękuję bardzo. No i jeszcze poprosimy o krótką informację Pani Dyrektor Przedszkola. W roku szkolnym 2017-18 w przedszkolu przebywało 228 dzieci, w tym 62 dzieci sześcioletnich. Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach, 6 oddziałów na ulicy Słowackiego 4, 3 oddziały w szkole podstawowej na ulicy Krzywej i jeden oddział w Żuławce Sztuńskiej. Przedszkole czynne jest od godziny 6 do 16. Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywała się w godzinach od 8 do 13. Zatrudniamy 15 nauczycieli, 15 osób personelu pomocniczego, w tym były zatrudnione 3 osoby w ramach stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Również bardzo szeroko współpracujemy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, bierzemy udział w wielu uroczystościach, imprezach lokalnych, na zewnątrz, poza naszą gminą. Staramy się również brać udział w konkursach zewnętrznych, organizujemy konkursy dla, nie tylko dla naszej społeczności dzierżgońskiej, ale również dla innych przedszkoli zaprzyjaźnionych z nami. Ubiegły rok był takim rokiem, gdzie bardzo mocno wzbogaciła się nasza baza przedszkola ze względu na realizację projektu Wzmacniamy Gminne Przedszkola, cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dzierżgoń. Naprawdę tutaj bardzo mocno przedszkole zyskało poprzez doposażenie sprzęt na placu zabaw, meble, sprzęt multimedialny. Przedszkole ma tablice multimedialne, gdzie dzieci mogą korzystać, i bardzo dużo gier, układanek. Były prowadzone również zajęcia dodatkowe właśnie w ramach tego projektu. Pozyskujemy sponsorów, także myślę, że przedszkole działa i rozwija się dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytania do informacji o realizacji zadań oświatowych w Dzierżgoniu w roku szkolnym 2017-2018? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu z Kradu. Mam pytanie do Pani Burmistrz. Jakie są plany właśnie ze szkołami na przyszły rok i z przedszkolami? Jak to ma wyglądać? Bo są różne plotki, chodzą. No i tak, chcielibyśmy mieć taką oficjalną, taką chociaż wstępną prognozę. Panie Przewodniczący, Szanowny Radny, tak jak Pani Dyrektor już wspomniała, z zespołem, w który wejdą wszyscy dyrektorzy i szkół i przedszkoli, spotykam się w styczniu. W styczniu będziemy model wypracowywać, który Państwu przekażemy. Będziemy go również opracowywać z Komisją Oświaty. Na ten moment to, co pytam, może i rzeczywiście chodzą plotki, ale naprawdę, proszę Państwa, plotka mi się tutaj nie będzie. Ja będę mówiła Państwu o faktach, które będą przedyskutowane, ustalone i wypracowane.
I o tym porozmawiam wtedy, kiedy te stanowisko zostanie ostatecznie wypracowane. Wszystko z dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że informacja o realizacji zadań światowych została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Cieszyna. Bardzo proszę panią skarbnik. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Cieszyn. W paragrafie pierwszym przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2027 w treści załącznika numer 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika numer 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 upoważnia się burmistrza Cieszgonia do zaciągania zobowiązań. W ustępie 1 związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć. W ustępie 2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 3 uchwały upoważnia się burmistrza Cieszgonia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4 traci moc uchwała 34/281/2017 z 28 grudnia 2017 roku ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Cieszgoń. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo poproszę panią skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Cieszyn. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, przedstawiam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Skład orzekający w osobach: pan Roman Pandrejewski, przewodniczący, pani Anna Patyk, członek, pani Alicja Śrubkowska, członek. Pozytywnie z uwagami opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cieszgoń na lata 2019-2027. Uzasadnienie. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków w bieżących latach 2019-2027 nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w artykule 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że dług jednostki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2019 wynosi 8 830 232, co stanowi 8,45% planowanych na ten rok dochodów budżetu. Proszę państwa, powinno być 22,24%, tak? Do planowanych dochodów. Tutaj się wkradł błąd z powodu orzekającego. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz biorąc pod uwagę ciążące na gminę nie zobowiązania, skład orzekający stwierdził, że w 2019 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana 4,89%, natomiast w gminie Cieszgoń przy dopuszczalnych 6,67% planowanych na ten rok dochodów. W latach 2020-2027 również kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów, uznaje je za realnie uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto główne źródła dochodów, uwzględniając tendencje kształtowania się wielkości w oparciu o subwencje, dotacje i dochody własne.
z uwagi na fakt, że wzrost poziomu dochodów i wydatków budżetu objęty wieloletnią prognozą finansową w latach kolejnych kształtuje się na poziomie zbliżonym do poziomu ich wzrostu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, skład orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. W objaśnieniach zawarto również informacje o wielkościach planowanych do zaciągnięcia przychodów budżetu z podaniem ich poszczególnych źródeł i planowanego celu ich wykorzystania. Wielkości zaplanowanych rozchodów w latach 2019-2027 wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań. Spłat orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowości, które należy wyeliminować przed uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2001-2025 nie wskazano przeznaczenia części nadwyżki budżetowej, nie wskazano całości przeznaczenia nadwyżki budżetowej w 2006-2007 roku i w roku 2019 nieprawidłowo wypełniono pozycję 12.5 dotyczącą wkładu krajowego. Przesłany projekt wieloletniej prognozy finansowej już został uwzględniony przy wyeliminowaniu nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o czytanie opinii Komisji Stałych przez jej przewodniczących. Zacznijmy od Komisji Rozwoju Gospodarczego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu Gminy Cieszyn, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Cieszynie na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszyn na lata 2019-2027 ustalony zarządzeniem nr 928/2018 burmistrza Cieszkonia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu Gminy Cieszyn Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Cieszyniu na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszyn na lata 2019-2027. Ustalony zarządzeniem nr 928/2018 burmistrza Cieszynia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu Gminy Cieszyn, Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Cieszynie na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszyn na lata 2019-2027. Ustalony zarządzeniem nr 928/2018 burmistrza Cieszynia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Wyżej wymienione sprawy. Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszyn? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Jeszcze pani Czesława Kura. Nie, pan przewodniczący jeszcze nie przyszedł. Jeszcze raz. Jeszcze? To proszę, bo racja to jest za pomoc.
Przeciw. Nikogo. Wstrzymał się. Też nie wstrzymał się. Przystępujemy. Stwierdzam, że wieloletnia prognoza finansowa gminy Ciężkoń została uchwalona jednomyślnie. Punkt 8. Uchwalenie budżetu gminy Ciężkoń na 2019 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, uchwała budżetowa gminy Ciężkoń na rok 2019. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39 711 tysięcy, w tym dochody bieżące 38 350 592, dochody majątkowe 1 360 408 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 40 349 tysięcy, w tym wydatki bieżące 37 656 362, wydatki majątkowe w wysokości 2 692 638 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 638 tysięcy, który zostanie pokryty przychodami zaciągniętego kredytu w kwocie 638 tysięcy. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 354 452 z tytułu zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 716 452 z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. W ustępie 4 paragrafu 3 ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 2 716 452 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 oraz sfinansowanie planowanego deficytu 638 tysięcy. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, które obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 164 520. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 tysięcy. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym, nienależącym do sektora finansów publicznych, o który określa załącznik nr 6. Ustala się kwotę wydatków na izby rolnicze w wysokości 32 428. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 171 800 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 226 098. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62 097. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 903. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 301 759. Tworzy się rezerwę celową na małe granty i projekty 45 000 i tworzy się rezerwę celową na budżet obywatelski w wysokości 176 381. Upoważnia się burmistrza Ciężkonia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 500 000 i oraz długoterminowego kredytu na 3 354 452. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o ciągłości działania jednostki, dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy składek opiek naliczanych w ramach działu, dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ciężkonia. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pani skarbnik o odczytanie opinii regionalnej i programu Opie Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej gminy Ciężkonia na 2019 rok. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam uchwałę
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Skład orzekający w osobach pan Roman Pandrejewski, pani Anna Patyk, pani Alicja Śrubkowska opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Wierzchoń na rok 2019 oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu. Pozwolicie państwo, że kwot nie będą odczytywać, bo one wynikają już z uchwały budżetowej na rok 2019. Na podstawie w opinii, w uzasadnieniu, na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów opracowany został w układzie działów klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia, zaś wydatki opracowane zostały w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg artykułu 242 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia burmistrza w zakresie realizacji zadań gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczący komisji o odczytanie opinii swojej komisji. Wysoka Rado, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu gminy Cieszyna, Komisja Rozwoju budżetu Rady Miejskiej Cieszyna na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy Cieszyna na 2019 rok, ustalony zarządzeniem nr 929, łamany na 2018, burmistrza Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego komisji. Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu gminy Cieszyna, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Cieszynie na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy Cieszyn na 2019 rok, ustalonym zarządzeniem nr 929 łamane 2018 burmistrza Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję. Proszę przewodniczącą komisji o oświaty. Przewodniczący, szanowna Rado. Zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu gminy Wierzchoń, Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Wierzchoni na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy Wierzchoń na 2019 rok. Ustalony zarządzeniem nr 929 łamane na 2018 burmistrza Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Cieszyn na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Chciałbym zabrać głos. Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za uchwaleniem budżetu gminy Cieszyn na 2019 rok? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że za głosowało 14 radnych. Przeciw nie było nikogo i nikt się nie wstrzymał. Szanowni państwo, przystępujemy do punktu 9. Zmiana budżetu gminy na 2018 rok. Bardzo proszę pani skarbnik. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, przedstawiam
głosowania projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Niewielka zmiana, zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3666, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3666. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42 518 854,59. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3666. O taką kwotę zwiększa się wydatki bieżące oraz zmienia się wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 950 880,59. Ustęp 3 w paragrafie 2 ustęp 2 określającym plan wydatków majątkowych. Załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jakieś uwagi jeszcze? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto spośród Państwa jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami. Przeciw nie było nikogo, nikt się nie wstrzymał. Punkt 10. Uchwalenie wydatków budżetu gminy w 2018 roku nie wygasając z upływem roku budżetowego. Bardzo proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego określonym w załączniku nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś uwagi w kwestii wyżej wymienionej uchwały? Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Dokończę głosowanie. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że za przyjęciem uchwały było 14 radnych, przeciw nie było. Nie wstrzymał się również. Punkt 11. Zarządzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Dzierżgoń. Bardzo proszę pana kierownika o zreferowanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżgoniu w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dzierżgoń. Paragraf 1 ustęp 1. Zarządza się wybory do organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dzierżgoń. Ustęp 2. Ustala się, że wybory wymienione w ustępie 1 odbędą się od 16 lutego do 31 marca 2019 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Projekt został pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami, przeciw nie było nikogo, nikt się wstrzymał. Punkt 12. Wyrażenie zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem i na udzielenie bonifikaty. Bardzo proszę Panie Kierowniku o przedstawienie. Dziękuję
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżgoniu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez Komisję Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi w sprawie wyżej wymienionej uchwały? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Rady jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przeciw 0, wstrzymujących się również 0. Przechodzimy do punktu 13. Wybór kandydatury z gminy Dzierżgoń na członka powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztuli. Bardzo proszę zastępcę burmistrza pana. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pragnę prezentować projekt uchwały, który będzie desygnował przedstawiciela z gminy Dzierżgoń do powiatowej Rady Zatrudnienia. Podczas posiedzenia połączonych komisji Państwo Radni taką kandydaturę zgłosiliście, dlatego w uchwale już jeszcze nazwisko. Tutaj Państwo typowaliście panią burmistrz Dzierżgonia Jolantę Szewczuk. Oto treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury przez gminę Dzierżgoń na członka powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztuli. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska uchwala, co następuje. Gmina Dzierżgoń zgłasza na kandydata do powiatowej Radzie Rynku Pracy w Sztumie panią Jolantę Szewczuk. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały przez pana wiceburmistrza w treści przedstawionej przez pana wiceburmistrza i proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 14. Podwyższenie kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę panią dyrektor Skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowionego wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/314/2014 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Stałych. W związku z czym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami. Przeciw było 0. Wstrzymało się również 0. Punkt 15. Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/315/2014 Rady Miejskiej w Dzierżgonie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała również została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Stałych. W związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu przedstawionego przez panią dyrektor? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się również 0. Przechodzimy do punktu 16. Przyjęcie wieloletniego programu osłonowego Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023. Ponownie panią dyrektor prosimy o zakierowanie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Uchwala się program osłonowy Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/313/14 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, pozwolicie, że załącznika do niniejszej uchwały nie będę czytała, ponieważ został on szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Stałych i również została ta uchwała pozytywnie zaopiniowana. W związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy po raz kolejny do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych. Przeciw, radny głosujący oraz nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy do punktu 17. Czy Państwo życzą sobie przerwę? Tak.
Proponuję jeszcze tą jedną, ten jeden projekt uchwały i wtedy ogłosimy 5-minutową przerwę. Punkt 17. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, załącznikiem do tej uchwały jest program, który również został Państwu szczegółowo przedstawiony na posiedzeniu komisji stałej. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę, jeżeli nie, to proszę o pozytywne o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, a kto przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych. 0, wstrzymało się. Szanowni Państwo, ogłaszam 10-minutową przerwę.